Na spotkaniu z panem redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem. Pan redaktor jest tu już u nas po raz kolejny. Myślę, że zapamiętuje dobrze te spotkania i wizyty w Skarżysku. Taką mam nadzieję, chcę, że to potwierdzić. Cieszymy się, że jest. Mówię, sytuacja w kraju ciągle się zmienia. Potrzeba nam informacji i oceny ludzi, którzy w tym na bieżąco, że tak powiem, biorą udział. Nam często tutaj nie wszystkie informacje docierają, chociaż ja myślę, że to środowisko szuka więcej niż tylko w mainstreamowych mediach informacji, ale zawsze takie bezpośrednie spotkanie na pewno daje dodatkowych informacji, dodatkowej wiedzy i pewnie takową otrzymamy tu od pana Stanisława. Bardzo proszę, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do Skarżyska. Państwu bardzo dziękuję za przybycie. Rzeczywiście jestem w Skarżysku po raz kolejny. Dzięki właśnie tutaj organizatorom i dzięki kolegom z Nowej Prawicy, którzy to jakoś tak aranżują. Proszę Państwa, wczorajsze exposé pana premiera Tuska, drugie exposé pana premiera Tuska poświęcone było pokrzepieniu naszych serc. To znaczy nie tyle naszych, bo pan premier Tusk nas trochę perwersyjnie pokrzepia, mianowicie mówi nam, jak to rząd będzie nam przychylał nieba. Między innymi w tej informacji, którą nam przekazał o tym, jak nam będzie przychylał rząd nieba, zawarta była wiadomość o tym, że rząd zamierza zainwestować około 800 miliardów złotych w ciągu najbliższych 8 lat, czyli co najmniej 100 miliardów złotych rocznie zamierza inwestować. To jest ważna informacja, bo to oznacza, że rząd co najmniej 100 miliardów złotych nam dodatkowo musi odebrać, dlatego że taki orientacyjny budżet, roczny budżet państwa to jest około 300 miliardów złotych. Jak Państwo wiecie, to nie wystarcza na inwestycje. Rząd musi powiększać dług publiczny. Ten dług publiczny Polski przekroczył na przełomie sierpnia i września 1 000 000 000 złotych, to znaczy 1000 miliardów złotych i powiększa się z szybkością około 10 tysięcy złotych na sekundę. Godzina ma 3600 sekund, to łatwo jest sobie obliczyć, w jakim tempie ten dług publiczny się powiększa. I to jest zagadkowa sprawa. Także z jednej strony rząd nam obiecuje, że przychyli nam nieba, ale z drugiej strony z tego wynika, że będzie nam przychylał nieba naszym kosztem i to dużym. To jest nic dziwnego, że targają nami uczucia ambiwalentne. Z jednej strony się cieszymy, bo kto by się nie cieszył, gdy miał perspektywę przychylenia nieba, chociaż nie za szybko, bo do nieba jeszcze zdążymy, prawda? Ale z drugiej strony, no taka perspektywa to też nie jest radosna. Warto zwrócić uwagę na jedną informację, proszę Państwa, jest takie opowiadanie Chestertona pod tytułem Złamana szabla. I tam, to jest z cyklu przygody księdza Browna. Chesterton, jak się nawrócił na katolicyzm, to bardzo był gorliwym katolikiem i ponieważ bardzo popularne były wtedy przygody Sherlocka Holmesa, takiego detektywa, który tam wykrywał wszystkie zbrodnie, to Chesterton postanowił stworzyć drugiego takiego bohatera, detektywa, który wykrywa wszystkie zbrodnie, a przy tym wszystkim jest księdzem katolickim. Ksiądz Brown i stąd przygody księdza Browna. I tam w tym opowiadaniu Złamana szabla ksiądz Brown zadaje takie retoryczne pytania swojemu takiemu odpowiednikowi doktora Watsona, czyli Francuzowi Flambeau. I powiada mu ksiądz Brown, gdzie mądry człowiek ukryje liść? W lesie. No a jak nie ma lasu, to co mądry człowiek zrobi? A to mądry człowiek zasadzi las, żeby schować w nim liść. Otóż pan premier Tusk wczoraj zrobił coś takiego, bo on jest mądrym człowiekiem. No, tam różne są opinie na ten temat, ale nie będziemy wchodzili w to, bo to nie jest bezpieczne, a przede wszystkim nie jest zbyt grzeczne powątpiewać w mądrość pana premiera Tuska. Więc zakładamy, że jest mądry i
potwierdzenie znajdujemy w tym, że zasadził wczoraj las, żeby schować w nim liść. Co jest tym liściem wśród lasu zasadzonego przez premiera Tuska? On tam opowiadał, będzie obwodnica w Markach zrobiona i tak. Natomiast ten listek, który premier Tusk umieścił wśród tego lasu, to jest informacja o utworzeniu spółki pod tytułem Inwestycje Polskie, która będzie dysponowała budżetem 40 miliardów złotych, na który to budżet złożą się wszystkie dochody ze spółek Skarbu Państwa. I moim zdaniem to jest taki dar pojednawczy, dar przebłagalny premiera Tuska, który za tę cenę, za cenę takiego podarunku dla tajnych służb, które w Polsce rządzą niestety źle, chce sobie zagwarantować sprawowanie, dzierżenie, piastowanie tych zewnętrznych znamion władzy co najmniej do roku 2015, kiedy się przypada ten konstytucyjny termin wyborów. I to 40 miliardów złotych to ani mało, ani dużo, ale raczej dużo. Za taką sumę można założyć wiele nowych, starych rodzin. W ten sposób zapewnić ciągłość ubeckim dynastiom, które tutaj się bardzo mocno w Polsce osadziły od 1944 roku. I to jest taka najbardziej aktualna interpretacja tego, co się wydarzyło. To oczywiście oznacza, że etatyzm w naszym państwie i interwencjonizm państwowy zostanie już doprowadzony do logicznej skrajności. Wszystko będzie podporządkowane interesom naszych okupantów. Proszę Państwa, żebyśmy lepiej zrozumieli, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj się natrząsać z pana premiera Tuska, czy z jego przyjaciół politycznych, czy z jego politycznych przeciwników, bo to nie o to chodzi. Ludzie się zmieniają, nawet czasami ci sami ludzie zmieniają poglądy, więc w zależności od tego, i czasami takie cuda się zdarzają, co widzimy na Węgrzech, jaka jest anatomia tego cudu, to sobie tutaj postaram się to wyjaśnić. Natomiast warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, o której mówił pan premier Tusk, mianowicie na kryzys. Pan premier Tusk się odgrażał butnie, buńczucznie powiedziałbym, że on kryzysu nie wpuści za bramę. No ale to człowiek strzela, pan kulę nosi. Dobrze by było, gdyby mu się to udało, ale no, pan premier Tusk wiele nam już obiecywał i nie wszystkich obietnic był w stanie dotrzymać. W związku z tym jest bardzo prawdopodobne, że tej obietnicy nie będzie mógł dotrzymać, dlatego że kryzys, tak człowiek, jak nie wejdzie przez bramę, to wejdzie przez okno. Dlatego że jeżeli strefa euro jest pogrążona w kryzysie i to nic nie wskazuje na to, żeby się z tego szybko wydobyła, przeciwnie, będzie się pogrążała coraz bardziej, no a my jesteśmy ekonomicznie związani ze strefą euro, no to siłą rzeczy ten kryzys się będzie do nas wciskał. I dlatego, żebyśmy lepiej zrozumieli ten mechanizm wciskania i w ogóle istotę tego, co się dzieje na świecie, przynajmniej w tej części świata, która nas specjalnie interesuje, to musimy się cofnąć w czasie. Musimy, krótko mówiąc, zbadać, spenetrować mechanizmy kryzysu. I żeby lepiej spenetrować te mechanizmy kryzysu, musimy się cofnąć w czasie do 15 sierpnia 1971 roku. W tego dnia bowiem miało miejsce wydarzenie, którego odległe skutki świat odczuwa w postaci kryzysu finansowego, który się przekształca w kryzys gospodarczy o charakterze trwałym. No i dotyka niektóre kraje mocniej, niektóre słabiej, ale prędzej czy później wszystkie te kraje zostaną tymi skutkami ogarnięte. 15 sierpnia 1971 roku prezydent Nixon ogłosił, że Stany Zjednoczone wycofują się z porozumienia w Bretton Woods. Porozumienie w Bretton Woods zostało zawarte w 1944 roku, pod koniec II wojny światowej, i jego celem było ustanowienie nowego ładu finansowego na świecie, ponieważ dotychczasowy ład finansowy został zniszczony na skutek II wojny światowej.
Wojna bowiem wywołuje chaos we wszystkich dziedzinach życia, a przede wszystkim w dziedzinie finansowej, dlatego że wojna jest przedsięwzięciem szalenie kosztownym. Bardzo dobrym przykładem jest sytuacja z pierwszego roku I wojny światowej. Otóż, jak Państwo się orientujecie, wszystkie państwa uczestniczące w I wojnie światowej były uprzemysłowione, miały duże, wyćwiczone armie. No, w związku z tym wydawało im się, że wojna długo w tych warunkach nie potrwa, no bo mamy dobry przemysł zbrojeniowy, produkujemy nowoczesną broń i amunicję, mamy dobrze wyćwiczoną armię, bitnych generałów i tak dalej, no to wojna potrwa najwyżej 5-6 miesięcy, najdłużej. I na pół roku państwa wojujące były przygotowane finansowo na wojnę. No ale minęło pół roku i wojna nie chciała się skończyć. Przeciwnie, okazało się, że się zanosi na długo, prawda? I wtedy co zrobiły państwa wojujące? Bo zabrakło im pieniędzy na kontynuowanie wojny. Państwa wtedy obrabowały własnych obywateli, żeby zyskać fundusze na kontynuowanie wojny. A więc zrobiły to, przed czym teoretycznie wojna miała tych obywateli uchronić. Że państwo nieprzyjacielskie miało ich obrabować, no to dlatego się bronimy, przed tym się bronimy. Ale po co tu nieprzyjaciel, kiedy własny rząd to zrobił? Co, w jaki sposób to się dokonało? Państwa wojujące zawiesiły wymienialność pieniędzy papierowych na złoto i narzuciły przymusowy kurs walutowy. I w ten sposób obrabowały własnych obywateli. No bo nie miały możliwości obrabowania obcych obywateli, więc obrabowały własnych. Wojna, mówię, jest przedsięwzięciem szalenie kosztownym. Teraz może tak tego nie odczuwamy, bo teraz już nie ma żadnej wojny. Nie wiem, czy Państwo wiecie. Zgodnie z wyjaśnieniem, jakie swojemu słuchaczowi złożyło Radio Erewan, niepokojony słuchacz zadzwonił do Radio Erewan z pytaniem, czy będzie wojna. Na co Radio Erewan odpowiedział mu, że wojny oczywiście nie będzie, natomiast rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamień. Więc dzisiaj żadnych wojen nie ma, są tylko operacje pokojowe, misje stabilizacyjne, ewentualnie kinetyczne operacje militarne, w Libii taka była, kinetyczna operacja, ale to nie są żadne wojny, uchowaj Boże, no ktoś by znowu. Mimo, że to nie są żadne wojny, to one też są kosztowne. Misja stabilizacyjna w Afganistanie kosztuje rząd Stanów Zjednoczonych, a przecież inne państwa NATO też biorą w to udział, łącznie z naszym jeszcze śliwym krajem, ale tylko rząd Stanów Zjednoczonych kosztuje $300 milionów dziennie. Wyobraźmy sobie, co by tam się działo, jakby tam była wojna. No, na szczęście wojen nie ma. A tymczasem druga wojna to była wojna i to w dodatku światowa, więc nic dziwnego, że ten ład finansowy na świecie został zdruzgotany. No i pod koniec wojny państwa wojujące, przedstawiciele państw wojujących i państw niewojujących zebrali się w miejscowości Bretton Woods i żeby ustalić ten nowy ład finansowy. Podstawą tego nowego ładu finansowego została waluta amerykańska, czyli dolar, na co się złożyły dwie ważne przyczyny. Pierwsza przyczyna była taka, że dolar i wtedy, i dzisiaj jest światową walutą transakcyjną. Stany Zjednoczone ciągną z tego bardzo duże korzyści i bardzo tego pilnują. Jak Państwo pamiętacie, Saddam Hussein, nieboszczyk, był tak bezczelny, że w każdym razie wywiad amerykański mu to zarzucał, że wyprodukował broń masowej zagłady. No ale nigdzie nie można było tej broni znaleźć. On ją wyprodukował i nigdzie nie można było tej broni znaleźć. Wywiady całego świata zachodziły w głowę, gdzież ta broń może się znajdować. Pojawiły się nawet fałszywe pogłoski, że została umieszczona na pomalowanym na czarno okręcie, który pod osłoną nocy pływa po morzach i oceanach, ale tego okrętu też nie można było nigdzie zlokalizować. No i dopiero i tak świat trwał w niepewności, aż do momentu, kiedy pan redaktor Bronisław Wilstein, nie ruszając się z Warszawy, jednym rzutem oka spenetrował prawdę, że Saddam Hussein ukrył broń masowego rażenia w miejscach niemożliwych do wykrycia. No to wszystko od razu się stało jasne, ale nie to zgubiło Saddama Husajna, tylko zgubiło go to, że zaczął publicznie się odgrażać, iż w transakcjach eksportu ropy
odejdzie od dolara, przestanie się posługiwać dolarem, nie będzie przyjmował dolarów, tylko będzie przyjmował euro, japońskie jeny i tak dalej. No takiej zbrodni, jak się Państwo domyślacie, już świat nie mógł tolerować. W związku z tym Saddam Hussein został schwytany, powieszony, żeby nikomu już więcej nie przychodziły do głowy takie pomysły. I to była jedna przyczyna, dla której waluta amerykańska została podstawą nowego ładu finansowego ustalonego w Bretton Woods, a druga przyczyna była jeszcze ważniejsza od tej pierwszej. Otóż w 1944 roku, jeśli nie brać pod uwagę franka szwajcarskiego, to dolar amerykański był jedyną walutą na świecie respektującą, wprawdzie częściowo, niemniej jednak, respektującą standard złota. Standard złota to jest zobowiązanie, które zaciąga emitent pieniądza papierowego, że na każde żądanie wymieni ten pieniądz na złoto według ustalonego parytetu. Takie zobowiązanie się nazywa standardem złota. I od 1933 roku, kiedy to prezydent Roosevelt znacjonalizował zasoby złota w Stanach Zjednoczonych, dolar przestał być wymieniany na złoto w takich stosunkach detalicznych, ale zachował wymienialność w transakcjach międzynarodowych, więc przynajmniej częściowo standard złota respektował. Dolar to była najpierw inna nazwa 1,20, później 1,30 uncji złota. Uncja to jest 31,1 grama. No i dolar to dzisiaj dolar, uncja złota kosztuje $1800, to strasznie daleko, żeśmy odeszli od tamtych czasów. No ale wtedy jeszcze były dobre, stare, poczciwe czasy. No i dolar to była 1,30 zaledwie uncji złota. Dolar zatem odnosił swoją wartość do złota, inne waluty odnosiły swoją wartość do dolara i tak właśnie funkcjonował ten ład finansowy ustanowiony w 1944 roku w Bretton Woods, aż mniej więcej do połowy lat 60. W połowie lat 60. dało o sobie znać zjawisko, które miało charakter jednorodny, to znaczy zjawisko w postaci wielkich ilości waluty amerykańskiej poza granicami Stanów Zjednoczonych. Te wielkie ilości występowały w dwóch jak gdyby odmianach. W postaci eurodolarów i w postaci petrodolarów. Co to były eurodolary i skąd się wzięły? Otóż, jak Państwo pamiętacie, po wojnie drugiej rząd amerykański wystąpił pod adresem rządów krajów europejskich z taką ofertą pomocy w odbudowie gospodarek ze zniszczeń wojennych, potocznie zwaną Planem Marshalla. Polska też była adresatem tej oferty, ale Józef Stalin, podobnie jak innym krajom, to również Polsce nie pozwolił skorzystać z niej, także ona praktycznie została zaadresowana do rządów krajów Europy Zachodniej. Plan Marshalla składał się z takich dwóch zasadniczych elementów. Po pierwsze, rząd amerykański stawiał do dyspozycji rządów krajów objętych tym planem wielkie ilości amerykańskich towarów. Przemysł amerykański rozbuchany na potrzeby wojenne, produkował ogromne ilości towarów, no i nadwyżki te można było zaoferować krajom, zniszczonym krajom europejskim. Ze sprzedaży tych towarów na rynku wewnętrznym rządy czerpały środki na odbudowę gospodarek, a przy okazji sprzedaż tych towarów nakręcała koniunkturę, dynamizowała gospodarkę, no po prostu rynek funkcjonował. Drugim elementem planu Marshalla było stworzenie całego systemu przywilejów dla towarów pochodzących z krajów europejskich w dostępie na rynek amerykański. On praktycznie został otwarty przed towarami pochodzącymi z krajów objętych planem Marshalla i w rezultacie funkcjonowania planu Marshalla gospodarki krajów europejskich nie tylko szybko się odbudowały ze zniszczeń wojennych, ale wkroczyły w okres bardzo takiego szybkiego rozwoju. I nie tylko rzeka towarów amerykańskich płynęła przez Atlantyk do Europy, ale coraz większy strumień towarów europejskich płynął przez Atlantyk do Stanów Zjednoczonych i Kanady, korzystając z tego nieograniczonego dostępu na tamtejszy ogromny i chłonny rynek. A odwrotnie płynęła do Europy rzeka dolarów, dlatego że wszystkie te transakcje rozliczane były w dolarach jako walucie światowej. I to były eurodolary. Petrodolary natomiast wzięły się stąd, że po koniec II wojny
a zwłaszcza po jej zakończeniu, nastąpił gwałtowny rozwój motoryzacji, gwałtowny rozwój komunikacji lotniczej, w związku z czym nastąpiło skokowe zwiększenie zapotrzebowania na ropę naftową. A ponieważ wszystkie transakcje eksportu i importu ropy rozliczane były w walucie amerykańskiej, no to w posiadaniu krajów naftowych znalazły się wielkie ilości waluty amerykańskiej od towaru sprzedawanego, czyli ropy, nazwane petrodolarami. I eurodolary i petrodolary stwarzały dla rządu amerykańskiego, dla Stanów Zjednoczonych, pewien kłopot, dlatego że żeby w miarę zwiększania się ilości waluty, zwłaszcza za granicami, trzeba było podtrzymać parytet dolara. I żeby podtrzymać parytet dolara, nie dopuścić do obniżenia parytetu, zgodnie z postanowieniami konferencji Bretton Woods, rząd amerykański musiał co pewien czas rzucać na rynek międzynarodowy coraz większe ilości złota, żeby ten cena dolara nie uległa spadkowi. No i to budziło krytykę w Stanach Zjednoczonych. Ci krytycy podnosili, że cały świat korzysta z tego, że ład finansowy jest stabilny, rzeczywiście taki był, a tylko Stany Zjednoczone muszą ponosić tego koszty, bo inne kraje nic nie robią, po prostu korzystają z tego. No, ci krytycy zapominali, że z faktu, że dolar jest podstawą tego jako waluta światowa, to Stany Zjednoczone też ciągną korzyści. I także nie wiadomo, czy dokładają, czy jeszcze na tym zarabiają. No ale to się wydawało naturalne, że dolar musi być walutą światową, prawda? To już nikt nad tym nie dyskutował. Natomiast to złoto było widoczne. I kiedy w 70. te głosy krytyczne się podnosiły coraz mocniej, i kiedy w 71 roku Francja zagroziła, że zażąda wymiany wszystkich swoich eurodolarów, a całkiem sporo ich miała, na amerykańskie złoto, prezydent Nixon uznał, że zabawa posuwa się za daleko, że to może zagrozić stabilności amerykańskich rezerw kursowych i 15 sierpnia ogłosił, że Stany Zjednoczone odstępują od porozumienia z Bretton Woods, wycofują się z tego. No i w jednej chwili ład finansowy ustanowiony na konferencji w Bretton Woods obrócił się w gruzy. Ta decyzja miała ogromne, ma nadal ogromne konsekwencje dla świata, dlatego że od tego dnia świat odszedł od standardu złota. Świat odszedł od standardu złota. W obiegu pojawił się pieniądz fiducjarny, to znaczy puste waluty o płynnych kursach, pieniądz fiducjarny. To ten przymiotnik fiducjarny pochodził od łacińskiego słowa fides, które oznacza wiarę albo zaufanie. I definicja pieniądza fiducjarnego jest taka, że on ma wartość, ponieważ ludzie myślą, że ma wartość. Bo on naprawdę nie ma żadnej wartości, ale ponieważ ludzie myślą, że ma, no to niech tak myślą. Co nam to szkodzi, prawda? I drugą konsekwencją tej decyzji prezydenta Nixona było to, że wraz z odejściem od standardu złota upadła ostatnia bariera hamująca chciwość banków emisyjnych, w ogóle i banków. I żeby lepiej zrozumieć mechanizm, według jakiego banki czynią zadość swojej chciwości, musimy od Adama i Ewy zacząć, to znaczy od pytania głupiego, co to jest bank. No ja wiem, że to głupie pytanie, ale głupie pytania bywają, w każdym razie nie wszystkie, ale niektóre bywają szalenie inspirujące. Otóż na przykład w XVIII wieku pewien holenderski astronom zadał arcygłupie pytanie. Dlaczego właściwie w nocy jest ciemno? Okazało się, że wcale nie jest łatwo na to pytanie odpowiedzieć, bo innym astronomom odpowiedź na to pytanie zajęła aż 100 lat. No a przy okazji wykryło się, że wszechświat nie jest nieskończenie wielki. Także głupie pytania bywają szalenie inspirujące. Ja, ośmielony tym precedensem, wracam do głupiego pytania, co to jest bank. No każdy wie, co to jest bank. To jest magazyn do przechowywania cudzych pieniędzy. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas ma po 100 kg złota. Ja wiem, że to nieprawda, ale co nam szkodzi sobie wyobrazić? Przez chwilę to... No i nie chcemy tego złota trzymać w domu, bo złodzieje tylko na to czekają, prawda, żebyśmy to trzymali w domu. Więc chętnie zanosimy nasze złoto do wyspecjalizowanego magazynu, gdzie są kasy pancerne,
kraty, mury, uzbrojeni strażnicy, gorąca linia z policją. I kiedy bank przyjmuje nasze 100 kg złota na przechowanie, wydaje nam kwit magazynowy, że przyjął, prawda? Ten kwit nie jest pieniądzem, bo to złoto nasze leży tam w piwnicach, w sejfach. On jest tylko substytutem pieniądza, on reprezentuje ten pieniądz. Ale nic nie szkodzi, bo jeśli byśmy chcieli na przykład kupić sobie samochód, czy kupić sobie dom, to możemy oczywiście pójść tym kwitem do banku, wydobyć nasze złoto, zanieść do sprzedawcy samochodu czy do sprzedawcy domu, ale możemy tego nie robić, możemy temu sprzedawcy ten kwit wręczyć. I on go przyjmie z pocałowaniem ręki. Jeszcze raz powtarzam, ten kwit nie jest pieniądzem, jest tylko substytutem pieniądza, ale tu nic nie szkodzi. Można się nim posługiwać przy regulowaniu zobowiązań, czyli mówiąc potocznie, można nim płacić. I jeżeli bank wystawia tylko tyle kwitów, ile rzeczywiście przyjął depozytów, to się nazywa systemem 100% rezerwy bankowej. Ale banki myślą sobie tak, no właśnie z chciwości, jeżeli tymi kwitami można płacić, no to co nam szkodzi? Więcej ich sobie tam naprodukujmy. Zanim ktokolwiek się zorientuje, przecież wszyscy się jednocześnie nie zgłoszą po depozyty, zanim się ktokolwiek zorientuje, to my te kwity puścimy w obieg i zarobimy sobie. No i tak robią. Jeżeli bank wypuszcza więcej kwitów niż ma depozytów, to się nazywa systemem rezerw cząstkowych albo systemem częściowej rezerwy bankowej. I dzisiaj właściwie wszystkie banki pracują w systemie rezerw cząstkowych, dlatego część cząstkowych, bo tylko część kwitów ma pokrycie w depozytach, reszta nie ma. Banki pracujące w systemie częściowej rezerwy produkują kwity fałszywe. Bo kwit opiewający na istnienie depozytu, którego w rzeczywistości nie ma, jest fałszywym dokumentem. Problem polega na tym, że nie wiadomo, które są fałszywe, bo wszystkie są takie same. To, które są fałszywe, to by się wydało, gdyby wszyscy jednocześnie zgłosili się po depozyty, no to dla kogoś, kto stanąłby na końcu kolejki, już by zabrakło i ten kwit by się okazał fałszywy. Ale nie wiadomo, kto staje na końcu kolejki, przecież nikt tego nie wie. Zresztą sama taka możliwość jest czysto teoretyczna. Nikt nie będzie się ustawiał w żadnej kolejce, prawda? Więc nie wiadomo, które kwity są fałszywe. Ludzie tak czują, że z tymi kwitami to nie jest wszystko w porządku. Może by nie chcieli ich przyjmować, a w każdym razie może by nie chcieli ich przyjmować według nominału, który tam jest wydrukowany. Ale są do tego zmuszani przez własne rządy na podstawie przepisów o prawnym środku płatniczym. Jak Państwo weźmiecie banknot polski, to tam jest wydrukowane na banknocie, że banknoty Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Co to znaczy? Ano to znaczy, że my mamy prawny obowiązek posługiwania się tą walutą, tymi kwitami, przy na przykład płaceniu podatków. Musimy w tej walucie płacić podatki, opłaty, zobowiązania. Musimy regulować zobowiązania między sobą, bo kodeks cywilny zakazuje stosowania klauzuli walutowej czy klauzuli indeksowej, czyli musimy tą walutą się posługiwać. Wygląda na to, że banki posiadły tajemnicę wypłukiwania złota z powietrza. Bo wyprodukują kwit fałszywy. No to ileż to, zresztą nie muszą żadnych kwitów produkować, bo Państwo wiecie, że pieniądz gotówkowy, taki jaki znamy z życia codziennego, to jest około 20% pieniądza obiegowego. Zaledwie. 1/5. 4/5 pieniądza obiegowego ma postać albo zapisów księgowych, albo impulsów elektronicznych. Dzisiaj w większości impulsów elektronicznych. W związku z tym banki nie muszą nawet fałszować żadnych kwitów. Po prostu klikną w komputer i sypie im się złoto. No to jak? Można wypłukiwać złoto z powietrza? To co my tu robimy? Biegnijmy wypłukiwać złoto z powietrza. Zapytajmy tych bankierów, jak to się robi i rozwiążemy sobie własne problemy socjalne przynajmniej. Ale zanim to zrobimy, to musimy się zorientować, czy złoto, aby na pewno w powietrzu jest. Doświadczenie życiowe nam podpowiada, że złota w powietrzu nie ma. Inna sprawa, że na doświadczeniu życiowym też tak nie możemy się opierać bezkrytycznie, bo doświadczenie życiowe poucza nas na przykład, że zawsze umiera kto inny.
a tymczasem no tak nie jest. Ale w tym przypadku chyba możemy doświadczeniu życiowemu zaufać. Złota w powietrzu nie ma, no to w takim razie skąd banki je wypłukują, bo że wypłukują, to rzecz pewna. Musimy to miejsce znaleźć, bo inaczej nie będziemy mogli zasnąć spokojnie. Otóż na trop tego miejsca naprowadza nas zjawisko określane mianem inflacji. Inflacja pochodzi od słowa inflare, czyli zachwiać, upłynąć. Otóż zgodnie z prawem podaży i popytu, jeżeli na rynku gwałtownie rośnie ilość jakiegoś towaru, a ilość innych towarów nie rośnie w takim tempie albo wcale nie rośnie, to pogarszają się proporcje wymiany tego towaru, którego ilość gwałtownie rośnie, na te wszystkie pozostałe. I pieniądz z tego punktu widzenia jest takim samym towarem jak wszystkie inne. On tylko lepiej się nadaje od innych do porównywania wartości różnych towarów. To dlatego jest używany, bo sam przejście nie ma żadnego waloru. Poza tym jednym. I w związku z tym, ponieważ banki pracujące w systemie rezerw szczątkowych produkują gwałtownie pieniądz fiducjarny, licząc na to, że go wpuszczą w obieg i że sobie zarobią, no to na rynku gwałtownie przyrasta ilość pieniądza. Jak Państwo pamiętacie, kilkanaście lat temu było takie tąpnięcie na giełdach Dalekiego Wschodu. Tam Międzynarodowy Fundusz Walutowy to zaklajstrował złoty plastrem, żeby tam nie było żadnych żadnych śladów, ale przy okazji wydało się, że na giełdach światowych obraca się sumami pieniężnymi, które według szacunków mniej więcej trzykrotnie przekraczają wartość bogactwa, jakie w ogóle istnieje na Ziemi. I to była informacja o skali produkcji pieniądza fiducjarnego. Więc jeżeli gwałtownie przyrasta ilość pieniądza na rynku, a ilość innych towarów nie przyrasta w takim tempie, no to zgodnie z prawem podaży i popytu pogarszają się proporcje wymiany pieniądza na te wszystkie inne towary. Czyli mówiąc potocznie, rosną ceny wszystkich towarów i to jest inflacja. To jest właśnie inflacja. Jeżeli zatem mówimy, przyczyną inflacji jest nadprodukcja pieniądza, zawsze. Jeżeli zatem mówimy, że inflacja wynosi na przykład 10% rocznie, to znaczy, że banknot 100 złotowy, który 1 stycznia jest wart 100, 31 grudnia jest wart 90 i odpowiednio inne nominały, prawda? A to znaczy, że każdemu posiadaczowi każdego banknotu 100 złotowego ktoś ukradł 10 złotych bez przerywania mu snu. I to jest odpowiedź na pytanie, skąd banki wypłukują złoto. Nie z powietrza, bo tam go nie ma, natomiast z portfeli i kieszeni ludzi zmuszonych przez własne rządy do posługiwania się walutą produkowaną przez banki na podstawie przepisów o prawnym środku płatniczym. I to jest, ale samo wyprodukowanie pieniądza fiducjarnego jeszcze bankowi zysku nie przynosi. Zysk się pojawia w momencie wpuszczenia tego pieniądza, wprowadzenia tego pieniądza do obiegu gospodarczego. To znaczy w momencie znalezienia jakiejś osoby fizycznej albo prawnej, która ten pieniądz przyjmie, zaciągnie zobowiązanie, a to wtedy już go mamy, już musi pracować dla nas aż do śmierci. I najprostszym sposobem wprowadzenia pieniądza wyprodukowanego przez banki do obiegu gospodarczego jest pożyczenie go. Ludzie lubią mieć pieniądze, więc chętnie pożyczają, tym bardziej, że pożycza się cudze, oddać trzeba własne, to już gorzej, ale pożycza się cudze, to jest łatwo. Banki, no to nie trzeba ich przekonywać, one produkują pieniądze i szukają jeden przez drugiego, komu by to wtrynić, żeby pracował na nie, prawda, na ich zyski, więc nie trzeba ich specjalnie do tego namawiać. Rządy z kolei, no co rządy? O, pan premier Tusk, no o niczym innym nie myśli, żeby przychylić nam nieba, żebyśmy byli szczęśliwi, prawda? A kiedy ludzie są szczęśliwi? No jak mają pieniądze. No i to wydawało by się mogło, że ten łańcuch szczęścia jest zamknięty. Wydawać by się mogło, że jest zamknięty, gdyby nie jedna rzecz. Otóż są ludzie, którzy pożyczają pieniądze i nie chcą oddać.
No to wtedy mamy wtedy problem. No bo to żadnego zysku nie będzie, to będzie strata. Jeżeli oczywiście to ryzyko zostanie rozłożone tylko na bank pożyczający, no to ten bank może pod tym ryzykiem się załamać. I żeby uniknąć takiej ewentualności, żeby było bezpiecznie, to w Stanach Zjednoczonych już w 1938 roku została utworzona taka instytucja, która się nazywa Fannie Mae. Ona powstała jako instytucja publiczna najpierw, potem została sprywatyzowana, ale nawet jako prywatna posługuje się pieniędzmi podatkowymi, publicznymi. Później powstała jeszcze druga, taka Freddie Mac. Celem Fannie Mae i Freddie Mac jest zdejmowanie ryzyka złych kredytów z banku. W jaki sposób? No jakby banki nadawały tych złych kredytów, to mogłyby nie udźwignąć tego ryzyka. Natomiast jeżeli, ponieważ Fannie Mae i Freddie Mac posługuje się pieniędzmi podatkowymi, to rozkłada to ryzyko na wszystkich podatników. Oni tam się składają po 50 centów. Nikt nie wie nawet, że się składa na czyjeś długi. No to jak czego oczy nie widzą, to serce nie boli, no i wszyscy są zadowoleni. Wydawało się, że już to niebezpieczeństwo zostało wyeliminowane i że jest bezpiecznie. Że jest bezpiecznie. Że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ofertę kredytową rozszerzać szybkością światła. I tak się właśnie odbywało przede wszystkim w dziedzinie kredytu hipotecznego. W dziedzinie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Ponieważ oferta kredytowa w dziedzinie kredytu hipotecznego rozszerzała się prawie że z szybkością światła, no to musiało dojść do tego, do czego w końcu doszło. Że wśród kredytobiorców pojawili się tak zwani ninja. To znaczy ninja to w amerykańskim języku, w nomenklaturze jest taki człowiek, który nie ma pracy, nie ma majątku, nie ma dochodu, ale ma zdolność kredytową. Skąd ona się bierze, nikt tego nie wie, ale to właśnie jest ninja. No i takim typowym przykładem ninja to jest murzyn, który tam wyszedł z więzienia, nie ma domu, nigdy nie pracował, no i jeszcze ma wstydliwą chorobę w dodatku, prawda? No i bank, widząc, że on nie ma gdzie mieszkać, mówi, chodź tu czarny bracie, damy ci kredyt hipoteczny, 300 tysięcy dolarów, kupisz sobie dom. No to murzynowi nie trzeba dwa razy powtarzać takich rzeczy. Wziął kredyt, bank oczywiście przytomnie zabezpieczył swoje interesy, ustanawiając na domu murzyna hipotekę w wartości 300 tysięcy dolarów. No i ponieważ oferta kredytu hipotecznego rozszerzała się z szybkością światła, to bardzo gwałtownie rósł popyt na nieruchomości. A podaż nieruchomości nie nadążała za popytem, bo nieruchomości to jest tyle, ile Pan Bóg stworzył w pierwszym dniu stworzenia, prawda? No tam można na górę tam nadbudowywać, ale to się nie dokonuje w takim tempie, w jakim tempie przyrastał kredyt hipoteczny. W związku z tym, zgodnie z prawem podaży i popytu, ceny nieruchomości zaczęły iść w górę. Dom murzyna już nie był wart 300 tysięcy, tylko tam 600, potem milion. Murzyn został milionerem, będąc ninja nadal. Bo nic się w jego sytuacji nie zmieniło. I ważniejsze było jeszcze co innego. Z punktu widzenia naszego tutaj toku rozumowania, ważniejsze było co innego, że razem z wzrostem cen nieruchomości, które się pieły w górę bez przerwy, wydawało się, że tak będzie już do końca świata. Rosła reputacja tych hipotek. One się wydawały murowanymi papierami wartościowymi. Wydawało się, że ten wzrost będzie nieustanny. I bardzo chętnie pakiety tych hipotek były przyjmowane przez banki jako zabezpieczenia transakcji. Wydawało się, że są murowane papiery wartościowe. No przecież nikt dom nie ucieknie nigdzie, prawda? Idzie w górę, jest świetna lokata. Banki chętnie przyjmowały pakiety tych hipotek jako zabezpieczenie transakcji. Te transakcje zabezpieczone hipotekami były przedstawiane jako zabezpieczenia kolejnych transakcji. Budowana była cała inżynieria finansowa, bardzo skomplikowana, ale
podstawą tej skomplikowanej inżynierii była nadzieja, że Murzyn będzie spłacał kredyt. No a Murzyn nie spłacał, bo on był między, a przecież jak miał spłacać, jak on nie. No i kiedy się to okazało, że Murzyn kredytu jednak nawet nie zaczyna, bo gdzie nie zaczyna, prawda? Bank wszedł w uprawnienia wierzyciela hipotecznego, zabrał mu dom. Ale bankowi dom jest do niczego niepotrzebny. Przecież bank nie tam mieszkał. Bank musi ten dom jak najszybciej zamienić na gotówkę, żeby znaleźć następnego frajera, może będzie miał z nim więcej szczęścia, prawda? Więc pojawiła się ogromna oferta nieruchomości do sprzedaży. Tych właśnie odebranych. No ale już nie miał kto kupować, bo właśnie ci zbankrutowali, ci ninja. I zgodnie z prawem podaży i popytu pojawiła się ogromna oferta nieruchomości do sprzedaży, czyli podaż przewyższyła popyt. I to wielokrotnie. Więc zgodnie z prawem podaży i popytu ceny nieruchomości zaczęły pikować w dół. Do pierwotnej takiej rozsądnego, do pierwotnego rozsądnego poziomu. To by może nie było takie złe, gdyby nie to, że jednocześnie zaczęła pikować w dół reputacja tych hipotek. Bo wartość hipoteki na domu, którego nie można sprzedać, to nie wynosi 300 tysięcy dolarów, ona wynosi zero. To są tak zwane aktywa śmieciowe. Bezwartościowe śmiecie. A tymczasem banki miały pełne portfele tych bezwartościowych śmieci, aktywów śmieciowych. No i kiedy się okazało, że właściwie banki nic nie mają, to w tym momencie zrobiło się gorąco. W tym momencie zrobiło się gorąco. No wydawało się, że wprawdzie zrobiło się gorąco, ale jeszcze nie tak jak w piekle, bo przecież jest Fannie Mae, jest Freddie Mac, jakoś to załatwimy. No, ale skala zjawiska była tak duża, że już nikt nad tym nie panował. I 18 września 2008 roku zbankrutował wielki nowojorski bank Lehman Brothers. No i w tym wydawało się, że jest bezpiecznie, a tu się okazało, że nie jest. Jak Państwo wiecie, w takich momentach szalenie liczy się refleks. Jak ktoś jest gapa, no to stracił w jednej chwili wszystko, co miał. Jak nie jest gapa, no to może coś jeszcze uratuje. I po bankructwie Lehman Brothers z systemu rezerwy federalnej w ciągu 2 godzin wyparowało ponad 500 miliardów dolarów. Taka była panika. No i oczy całego świata, a w każdym razie całej Ameryki, zwróciły się na rząd, na sekretarza skarbów administracji prezydenta Busha, pana Paulsona, żeby coś zrobił. Nikt nie wiedział, co ma zrobić, ale żeby cokolwiek zrobił, bo już nie możemy wytrzymać z tych nerwów, prawda? To była sytuacja podobna jak ta, o której opowiadał major Sucharski Melchiorowi Wankowiczowi. Trzeciego dnia oblężenia Westerplatte sztukasy przeprowadziły nalot bombowy tam na strażnicę. No i żołnierze oczywiście schowali się do schronów, ale te schrony pod bombami całe się trzęsły. I w miarę trwania nalotu major zauważył, że żołnierzy ogarnia panika. Już są bliscy histerii. I żeby opanować sytuację, to kazał im przejść z jednego kąta schronu do drugiego. W tym drugim kącie było tak samo jak i w tym pierwszym, ale żołnierze odnieśli wrażenie, że mają coś tam jednak wie więcej od nich, że panuje nad sytuacją, się uspokoili. To przejście ich uspokoiło. No i chodziło o to, żeby w tym przypadku też sekretarz skarbu coś zrobił, żebyśmy się uspokoili. Prawda? I pan Paulson doszedł do wniosku, że no musi coś zrobić. Nie ma rady, no od tego jest sekretarzem, prawda, skarbu. I on mi się nie zwierza oczywiście, ale przypuszczam, że mógł sobie przypomnieć takie spostrzeżenie Miltona Friedmana, laureata Nagrody Nobla z ekonomii 1973 roku, który zauważył, że świat finansów jest bardzo podobny, a właściwie nie bardzo podobny, tylko taki sam jak alkoholizm. Bo powiada Friedman tak, i w jednym i w drugim przypadku najpierw jest nadmiar środków płynnych i euforia, a potem depresja. No to każdy, kto eksperymentował ze środkami płynnymi, to wie, że tak właśnie taka kolej rzeczy jest.
że tu depresja się pojawia rano jak kamer w pacierzu. No, więc dlaczego ja tak myślę, że mógł sobie to przypomnieć? Dlatego, że zastosował remedium bardzo dobrze znane każdemu eksperymentatorowi w Polsce pod nazwą metody klin-klinem. Za dużo pożyczyliśmy. No to pożyczmy jeszcze 700 miliardów dolarów. Zobaczymy, może przestanie nas boleć głowa. Akurat byłem wtedy w Ameryce i byłem bardzo ciekaw, jak zareaguje opinia publiczna na taką no, bezczelną zupełnie próbę obrabowania milionów ludzi. Ale reakcja była, a jakże taka, no tak, naturalnie się tego, sektor finansowy był zagrożony i tak. No i pompowano 700 miliardów dolarów w sektor finansowy, ale głowa wszystkich bolała nawet jakby mocniej. No więc bardzo zmartwiony prezydent Bush próbował sprawdzić, jak to remedium, jak to lekarstwo zadziałało. Okazało się, że sprawdzić tego nie można, bo to 700 miliardów dolarów w ogóle nie zostały nigdzie zaksięgowane. Rozpłynęły się w New York. Więc następny prezydent Barack Obama zaproponował to w takim razie jeszcze raz. Klinem. Próbujmy. 800 miliardów dolarów. I tu już się pojawiła reakcja, dlatego że część tych 800 miliardów dolarów miała być przeznaczona, rozdzielona między poszczególne stany, żeby rządy stanowe pobudzały popyt dzięki tym pieniądzom. I 6 stanów odmówiło przyjęcia tych pieniędzy, a gubernator Teksasu posunął się tak daleko, że powiedział, że jak rząd w Waszyngtonie będzie nadal wpadał na takie pomysły, to Teksas rozważy możliwość wystąpienia z Unii. Nie zrobiłby tego, bo to druga wojna secesyjna, ale tak powiedział rzeczywiście. Dlaczego? Bardzo ładnie to wyjaśnił czeski prezydent Václav Klaus. On w ogóle akurat teraz jest w Polsce. To jest w ogóle wyjątkowy człowiek wśród tych wszystkich prezydentów. Bo ci wszyscy prezydenci to albo nie mają żadnych poglądów, na ogół nie mają żadnych, to tak jakby jeden się przeziębił, to byśmy nawet nie zauważyli różnicy. A nawet jak który ma przypadkowo, to starannie je ukrywa. A Václav Klaus nie tylko, że ma poglądy, to jeszcze je głosi. To jest wyjątek. W ogóle kiedyś to takich było więcej, a teraz to jest jeden na całym świecie. No i Václav Klaus powiedział, że bardziej się obawia niektórych sposobów walki z kryzysem finansowym niż samego kryzysu finansowego. Dlaczego? No nie trudno sobie to uzmysłowić. Jeżeli zadamy pytanie, skąd właściwie rząd amerykański, a rządy europejskie tak samo robiły, tylko na mniejszą skalę, z wyjątkiem jednego rządu, rządu pana premiera Tuska, który tego nie robił, znaczy nie wpompowywał żadnych pieniędzy w sektor finansowy, ale nie dlatego, że jest taki mądry, oczywiście jest mądry, jasne, ale nie dlatego, że jest mądry, tylko dlatego, że nie miał pieniędzy. Bo gdyby miał, to by to zrobił, tym bardziej, że opozycja go zachęcała do tego, żeby zrobił to samo, co wszyscy. Bo wiecie Państwo, jak wszyscy kradną, to my też inaczej się na oczy nie będziemy mogli pokazać. No, więc to tak. A z tego płynie nauka, że rząd nie powinien mieć zbyt dużo pieniędzy, bo jak ma za dużo pieniędzy, to zaraz zrobi jakieś głupstwo. A jak nie ma, to nie zrobi. To lepiej jak my mamy, prawda? Bo my to takich głupstw nie robimy z pieniędzmi. Nie, no, jak ktoś robi, to najwyżej z własnymi, a nie z naszymi, prawda? A rząd robi z naszymi takie głupstwa. To bardzo niebezpieczne. No i proszę Państwa, skąd rząd amerykański wziął te 1,5 biliona dolarów? Odpowiedź jest prosta. Wydrenował to z tych gałęzi gospodarki, które są rentowne, bo z nierentownych to już nic. No ale właśnie tego nie można robić bezkarnie, w nieskończoność, bo jeżeli się będzie drenowało rentowne gałęzie gospodarki i pakowało pieniądze w bankrutów, no to te rentowne też zbankrutują i wtedy mamy kryzys gospodarczy o charakterze trwałym, bo wszyscy, już znikąd nie mamy żadnego źródła zaopatrzenia w pieniądze, poza jednym, poza rabunkiem podatników, którzy właśnie od tego są na końcu łańcucha pokarmowego i rządy na to liczą, to jest ostatnia deska ratunku. I taki jest mechanizm kryzysu finansowego, który
rozwija się, jak widzimy na naszych oczach. Strefa euro już jest podminowana cała. Trzeszczy w szwach pod napływem tego kryzysu. Widać, że bezradność i ze strony rządów, i ze strony tych władz nieszczęsnych Unii Europejskiej, bo co w Hiszpanii na przykład wśród młodzieży bezrobocie dochodzi do 50%. A co oni robią? No, ruch oburzonych jest. I co ci oburzeni robią? Ano, przeklinają międzynarodowe korporacje. A co międzynarodowe korporacje robią? Za co je tak przeklinają? Międzynarodowe korporacje organizują produkcję w skali globalnej, w skali światowej. Przenosząc produkcję tam, gdzie czynniki produkcji są najtańsze. Ale nie wszystkie czynniki produkcji są zmienne. Bo na przykład ceny surowców są mniej więcej takie same. Ceny energii są mniej więcej takie same. Zmienne są dwa czynniki produkcji. Koszty pracy i koszty funkcjonowania państwa, czyli wysokość podatku. Otóż korporacje przenoszą produkcję tam, gdzie koszty pracy i koszty funkcjonowania państwa są niskie, żeby obniżyć koszty. I jak byłem w ubiegłym roku jesienią w Kalifornii, to specjalnie pojechałem do Doliny Krzemowej, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I tam tak.